jest piosenka Na kredyt, o którą się kłóciłem z jednym kolegą, bo on stwierdził, że on by w ogóle wywalił ją z płyty. A moim zdaniem nie dość, że jest dojrzała, przekorna i uświadamiająca, to do tego jeszcze są tam harmonie, które mi się kojarzą na przykład z Free as a Bird The Beatles. Czy w momencie, kiedy się znudziliście graniem tej ostrej muzyki dotychczasowej, mieliście jakąś jedną inspirację? Stwierdziliście, że jest jeden zespół, którego wszyscy lubicie słuchać na przykład i on na was wpłynął, że to brzmi tak, jak brzmi teraz? Nie ma takiego zespołu, który lubiliby chyba wszyscy w zespole. A czy I na pewno nie jest to The Beatles. Nie było założeń, jeżeli chodzi o teksty, czy muzycznie też nie było założeń, że robimy coś jak coś tam? Nie, nie było, ale tutaj dobry trop wychwyciłeś, dobrą inspirację wyczułeś, bo może niekoniecznie Beatles, ale słucham też właśnie też Beatlesów ostatnio. Słucham ostatnio starej muzyki z lat 60., 50. i słucham dużo Beach Boys i gdzieś to pewnie o ten trop ci chodzi. No bardziej o harmonię bez harmonię, jakiegoś tam tak, szczególnego. No to Beach Boys to jest zespół, który jest... Harmonię, brzmienia też. Brzmienia, używanie głosów, to jest specyficzny sposób. No to jest... Znaczy to jakby nie wiem, czy to było zamierzone. Ja generalnie słucham ostatnio dużo takiej muzyki, dlatego te inspiracje wychodzą w naszej muzyce. Także to może będzie też jakiś trop. Dlaczego ta płyta jest właśnie taka, a nie inna. No. W tamtych czasach nie używano tak dużo przesteru, jak używa się dzisiaj. Także ta płyta też jest mniej przesterowana między innymi dlatego, ze względu na inspirację. Żyjemy w kraju, w którym, zresztą to jest bardzo fajnie ujęte w utworze Chrystus, w którym wszyscy wszystkim podstawiają nogę. Ja tak się zastanawiam, czy ten plan ewakuacji to nie jest... jakby takie utożsamienie się z tymi wszystkimi, którzy już mają tego dosyć i wyjeżdżają gdzieś i to rozumiem, że nie rozmawialiście o tym i nie było jakiegoś... Wiesz, to na pewno, a czy można to tak interpretować? Na pewno też, bo tak jak mówiłem, ten tekst nie jest o żadnej konkretnej sytuacji, także na pewno dotyczy się też tej sytuacji, jeśli ktoś sobie jest w stanie zinterpretować na własny sposób, w ten sposób ten tekst właśnie, także na pewno też. Na pewno byśmy chcieli, że jak będą kręcić nową serię Londyńczyków, to żeby ta piosenka była w czołówce. No jest szansa. Jest adekwatna. Czy to, że nie chce wam się grać ostro, znaczy, że na koncertach mamy spodziewać się na przykład... Nie. A szkoda. Nie, no wiesz, nawet te nowsze kawałki, te najnowsze na koncercie, to jednak wszystko... brzmi trochę ostrzej i jakby były takie, zastanawialiśmy się, czy to się da pogodzić i na razie to się jakby łączy się ze sobą wszystko. Ale na początku było tak, kiedy te numery jeszcze nie są ograne, ale na początku były jeszcze mniej ograne i było tak, że one dosyć mocno odstawały od starych numerów, a teraz jakby energetycznie powoli zaczynamy się zbliżać do starych numerów i to zaczyna naprawdę jakoś tworzyć jedną całość powoli. To faktycznie jest problematyczne, bo wszystkie stare piosenki nasze są strasznie głośno grane, a tutaj nie dosyć, że nie ma tak głośnych gitar, dajmy na to, to też jest inne instrumentarium, używamy nie tylko gitar i basu, używamy też dużo brzmień z samplerów i syntezatorów, także też zamieniamy się trochę rolami czasami na scenie, nie wszyscy grają na swoich tak zwanych standardowych zespołowych instrumentach. Ja to mówię z troski oczywiście, bo skoro nie lubicie, no to szkoda by było, żebyście robili coś wbrew sobie i na przykład usłyszeć taką armię zbawienia, nie wiem, w stylu bossa nova, no to dopiero by był cios, prawda? Dobry pomysł. Dobry pomysł, tak.